Zabieram, nie będzie potrzebne, nie? Nie, nie. Sektor C. Nie wiem, po co się pchają w ten sektor A. Ja nie wiem, naprawdę. Awantura, że ten nie strażakiem, ten tamten, ten, no po co? Nie? Jak i takich dojdziecie i przejdziecie? No pewnie, że tak. Co oni? Chłopaki, ja wam załatwię jedną rzecz. Oni pojadą tam, a wy tam. Dobra? Sektor C zawróci, pojedzie tam. I będzie bliżej. To nie będzie czasu złapanego. Ale widzę same czarne rumaki. No to mi się podoba. To jest piękna rzecz. Same. Będzie bicie, będzie tak, kłacie, wierzchem niemożliwe. Cztery minuty. Ale powiem wam, że nam chyba dzisiaj z rowerów nie ma, bo dużo, ale jest takie fajne. Proszę? Nie ma tam dużo rowerów do wygrania. Fajnie tam się zobaczyli. Medal dostaniesz. No, to jest najważniejsze. Trzeba się nie liczyć. Po co ci rower? Masz rower. Po co ci dwa? Tak. Ale skarpetki dostałeś. No. To jest najważniejsze. No. Porządne. Ale no bo to oni ruszą chyba, tak? Później B i C, nie? 15 minut później chyba. Wyrąbać miejsce. Że tam będą kurwa wszędzie stali, żeby nie powłodzić. Nie, będą, powinny być. Jak na filmiku patrzałem z tamtego roku, to normalnie przygorszy to. Co? Teraz a to jest obojętne. To jest to z większość naszych tutaj, no? Tak, tak, bo oni chyba właśnie tak, ale kupią jeszcze czas 3.15, nie? Przez karę. Ale i tak liczą bramki dopiero. No tak, ale tam niby jest w tym, nie? W regulaminie, że jak przejedziesz w nie swoim sektorze start lotny, to masz 15 minut stawia automatycznie. No to pomieszane wszystko jest, zobacz. To oni już widzieli, kurwa, w jakim czasie ja, kurwa, do tego sektora dojadę do tego. Nie, bo się oni będą już. Luzów nie ma? Nie ma. Hamulce trzymają? Trzymają. Dobrze, że nie pada. Nie, tam komuś ostatnie. Taki podłużny. Tak, tak, jest. Tak, mogę z powrotem. Wojtek, czy trzymasz mnie ten? Jestem w wyniku. Tak? Nie wiem, czy tak jest. Kurde, ale ty nie wiem, jak on jest w stanie pomieścić tyle osób, każdą osobno. Ja mam piątkę. No? Nie, no to możesz jechać do przodu. Ale to i tak ci indywidualnie będzie liczyć czas i w twojej grupie tam ci wyskoczy. Oni wychwycą ci twoją grupę i który będzie w swojej grupie, nie? Z dziadkami, no i powiem ci, że niektórym dziadkom nie dasz rady. No, uwierz mi. No, także spokojnie. Ja miałem 50 roczniki i wiesz co, z nami robili co chcieli. Ja jeździłem z takim kolarzem 76 lat. Po 15 km już powiedziałem, niech pan sobie sam jedzie, ja swoją trasą, bo ja już nie daję rady, nie? Nie idzie
No może być typ może 50-60 lat, ale jak on jeździ 20 lat, on ma organizm tak przystosowany, zahartowany, że... Nic na gardło, były też były biegi tam na ulicy, 10 km. Nie wiem, dziadek 90 lat, no. Taki chudy, mówiłem, by miał twardą. Ale co? Dobra, bieg, przebieg i no. Jeszcze w dobrym czasie. No. Dobra, to bieg. Poszli. Maszyny się grzeją. No tak, spalinowych tutaj nie można. To był żart. Ja u tego pana z kamo zostawiłem swój dzwonek. Dobrze, że go nie wziąłem, bo by słyszeli mnie z daleka. To może się przydać na trasie, jak tam jakieś ludzie... Już niecałe 20 sekund do startu. Dziewczyny, panie, panowie, na tym życzymy nam mocnej nagi. Ja nie zrobię, że nie zdarzymy uwagę na kudelkę. I wyszaszamy! Panie, panowie, mocnej, panowie, zakończaj nasze. O, aż wiele miłości Kukulanska. Dzisiaj w gminie Kukulanka. Dzisiaj na dniach, jak właśnie tej gminy nad jeziorem Miednie startuje 17 maraton LTB Gravel imienia Tomasza Tryciaka. Będzie zimne piwko beczkowe na końcu. Ja mówię powolutko. Nie, ja, ten bok jeszcze na uważam. Ja mam jeszcze rozgrana, a później tylko będzie nidit mych mek, siu. Albo odwrotnie będzie.
Spokojnie. Wyciśniemy. Mięśnie rozruszać. Ale bo gdzie z tyłu? Mięśnie chłopaka. Mięśnie rusza. I dogoniłem cię. Jestem. Młody pasze do przodu. Nie, to nie ma sensu od razu, nie, tak na początku. Trzeba zastępować.
Przy 20 km dopiero się tak mięśnie mi dobrze spompują, to mogę wtedy cisnąć. Tu cię trochę wytrzęsie, nie? Żużlówka to jest moje tereny. To jest mój teren. Dobra. Nie będę sobie odpoczywał.
blokada, armora. Uła. 17 już za nami. No Jezu, jak szybko leci, co? Kuźwa. Dobrze, że gorąco nie jest. Tutaj mam cię. A teraz ty mnie dogoniłeś. Straciłem na dziurach. No, trzeba uważać, bo to wiesz, najgorzej to jest te kamienie ostre. Kamienie, tak. Ja mówię, tam gdzie mogę przycisnę, a później tam z górek to odpoczywam, nie? Tak, byś nagrany, byś na YouTubie. Jak cię spotkę, zgadamy się, to ci podam kanał, żebyś to później obejrzał. Przerąbane. Już 18 zrobione. No, co to jest? Ja wiem, bo dopiero puchnięcie się zacznie później. No, widziałem tam dwie osoby, to już minęło, a później tylko widziałem oddali, kurde, tylko śmignęły. Wiesz, ja tutaj pierwszy raz jadę, to też nie wiem jak się jadę, bo jadę, nie? Ale co mam, pompę całą robić teraz, a później ja będę zdychał. Nie wiem, na którym kilometrze tam będzie picie, później coś tam. Będzie, ale nie pamiętam dokładnie. Się zatrzymam. Niedaleko. Się zatrzymam, żele. Pyk, pyk. No. Byś się zatrzymywał? Nie, myślę, że nie. Aha. Tam jakieś patoniki, picie mam. No, no, no. Nie, jak ja dojadę do domu, to normalnie będę łzy w oczach. O, następna dycha wpadła. Już 20. Puuu! Robaka do gęby mi wyleciał. Darmowe białko. Gówno warte są te rączki.
czuję całe drganie. No. A wiesz co, ja zamówiłem je, nie patrzałem na gumę, tylko pod kolor, żeby było, wiesz, pod pedała i te. Ale mam te oryginalne Scotta, założę je, bo one są bardzo dobre. Ale widzę, mam ci do serwisu tą radę. Wiesz, że założyłem klocki, zrobiłem, musiałem stare założyć. Sterek musiałem dwa. Nie, ty, ale jeździłem, nie. Wyjechałem na tą dłuższą trasę. Ja patrzę, a z tego klocki chyba jeden został. Nie ma też przygody. Tak normalnie ci wpadły? Czy jak? Nie musiałem, nie wsadziłem w to oczko, wiesz, jak na ten. Ale dziwne, bo jeździłem na nim. Nie wiem, jak to się stało. To się na początku spasowały? No, się trzymały, a później, wiesz. Blokadę. Ciśniemy. Trochę górki było, to lepiej. Oddech wyrównany, mogę zaraz znowu cisnąć. Jest moc w nogach. Dobry jest. Podgórze jeszcze. Dobra. Nie, to trzeba umieć rozłożyć siły, bo... No, przesadziłem chyba. Nie wiem, jak dojadę do końca, ale... jakoś się toczy. Oby zjadły. No ja pilnuję właśnie oddechu, wszystko, żeby w kadencji... żeby się od razu nie spalić. Żeby tak średnia była 26-27. Jak pani chce wyprzedzać, coś tak pani mówi. No to mogę trochę, o! Pomogę!
23,5. Dzięki, ja nie mam nic na kierownicy, więc pytam. Nie ma problemu. Dobra, tutaj skręcamy powoli. Górki mamy. Kawałek. To się rozpędzi, nogi podnieść o tyłek, żeby krążenie poprawić i oszczędzać się. Tak. Fajną, mają rozrywkę to. Dziękuję, dziękuję. Lalalalalala. No. Teraz mi jakoś na początek liczę. Więc ta pogoda była taka czasami, że... Ile mamy? No nie wdzięczna była, było w skrócie baterii. 23 mamy. Stopni? No. No to jest luksus, bo... A były patelnie, kurde, popalone wracały. No i plus ten wiater też swoje robi troszkę. Chłodzi, nie? Tak. Susza i tyle. Nie blokować. Przepraszam. Nie blokować. Odskoczyłeś. Przepraszam. No bo górka, no wiesz, no masa i ty, nie? Tam gdzie mogę przycisnąć, to przycisnę. O, jak teraz górka, to sobie odpoczywam. Po co mam na maksa pedałować, jak... Siema! Trochę za gwałtownie.
jedziesz za nami znowu jakieś? No. Tak, auto. Właśnie włączam już armora. Dobra. Masakra. No, a ty dla ciebie teraz współczujesz. Nie tak te lepiej, a ciebie? Po środku jest lepiej niż po tych płytach.
Zredukować. Siema. Gdzie mój żel? Dawaj. Chcesz żela? Jestem. Można jakoś tak trawę może? O, dziękuję. Moje noki. Dobra, do lewo. Dzięki. Też, ja też. Dobra. Dzięki. A się ciepło zrobiło, nie?
Zaczynamy się od wydyszki. Nie. Dawaj! Lepiej, żeby ty dawał.
lepiej tam jechało się. O, teraz to będzie wesoło. A sprawdzimy, ile górek ma. Dziewięć procent miał. Nie, nie potrzebuję. Wody? Nie. Mam wodę, dziękuję. Brać wodę. Mam wodę, dziękuję. Mam jeszcze pół bukłaku. Sekunda odpoczynku i ciśniemy. Nadojony. I ciśniemy. Mamy się sporo sił. Na to właśnie zbierałem te siły. Thank you.
O, wreszcie trochę chłodu. No i wreszcie trochę cienia i chłodu. No. Więcej mocy na korby idzie. No ja teraz właśnie rezerwy używam swoje. Byłem daleko w tyle, ale teraz powiedziałem, że tak rozłożyć siły, żeby... na maksa. I sobie odpoczywamy, a później załóźniemy. Grawitacja jest okrutna, nie? Tak. Dawaj, dawaj. Muszę żela sobie wziąć. Ostatni podjazd. Aha. Za mało górek! Ja są dość! Daleko jeszcze? Nie wydycha, ale kurwa! To już jest kiedy. Brawo Marcin! Ja nie będę prowadził! Dobra, i ciśniemy. Blokada, mora. No to daleko jeszcze, czy niedaleko? Jesteś 6. O, hej! Siema! Nie no, ja wiem ile tylko. 6 kilometrów. 6. Ile mam? 2 godziny 6. No. Ale tętno mam w miarę dobre. Rezerwy jeszcze mam. Jakie masz tętno? 157 teraz. Ja 160. No. Z górek właśnie powinno się odpoczywać troszkę. Tyłek podnosić, żeby te ukrwienie poprawić.
Jest dobrze. Lepiej. Ja muszę dać radę, jeszcze do domu muszę wrócić. Jeszcze raz taki dystans, albo większy. No chyba tak, bo to 56, nie? No to będzie, to zależy, jak z krótami sobie pojadę, to 60, chyba tam 4, 3. No, no to chyba będzie 56. No. Chyba radę. Ale tu już mi się nie będzie spieszyć, to sobie powolutku, nawet w nocy jak wrócę tam. Jak ma być życiówka, to będzie życiówka. Dawaj. Pełna pompa. Tam gdzie na asfalcie nadrobić, to nadrobię. Thank you.
Wow. Się tylko doganiamy, nie? My. Ja pani dogania, pani mnie i tak. Kółko. Ale przy tej końcówce to chociaż wiaterek chłodny. Od razu inaczej. Jedziemy razem.
Co? Nie, mam siłę, ale to nie o to chodzi. Tak, to jest mój pierwszy życiowy taki wyścig, pierwszy to. No, i o to chodziło. Ale pali na mnie. No. Dziękuję. Dobra, trzeba podstawić. Już puszczam. Oh.